Dobrze mi słychać, dobrze mi widać. Okej, dobra. To chyba jest okej. I co? To tak. O, prawda, dobra. Właśnie. I teraz tak. To co chcemy zrobić, to jest sklep autonomiczny. Nie wiem jak, nie wiem co. I. Ale ustalimy sobie, co chcemy w tym sklepie autonomicznym zrobić. Zróbmy sobie tak. Weźmy sobie, jesteśmy użytkownikami systemu, a czyli sklepu. I takie rzeczy na początku, które jesteśmy w stanie zrobić, wchodząc do sklepu. Ja sobie tutaj wrzucę. Co? Zalogowanie się. Ale nie dobra, ale tak opisuję, w sensie. Może inaczej, jakbyś mógł tak opisać to w sposób taki, jakbyś to zrobił. Jesteś użytkownikiem, stoi przed sklepem. Czy nie wiem, gdzie jesteś przed kuli. Fizycznie na stronie internetowej. O. Fizycznie, bo to ma być inteligentny sklep. To ma być sklep, który z kamerkami. W taki sposób, okej. Okay. No to wtedy mi się wydaje, że jakiś... może face recognition, ale to w sumie pytanie, czy... Czy będziemy coś chcieli coś takiego zrobić, że osoba, która chce skorzystać z naszego sklepu, musi, nie wiem, zainstalować jakąś aplikację, za pomocą której jakby autentykuje się, bądź mówi, że ja to ja. I no super. Dzięki temu możemy go wpuścić na przykład. Nie, tak mi się wydaje logicznie, bo no... Nieutworzenie... konta na aplikacji mobilnej. To są tworzenie konta w serwisie. Okej. Okay. Ja tutaj dam sobie, że... Nie, system to jest to. Ja dam sobie, że jesteśmy klient. Teraz dajmy sobie taki happy path, co nie? Klient. Około, okej, okay. przychodzi klient do naszego sklepu. Okej, dobra. Kurczę, stoję przed sklepem. Przykładowo jest informacja tylko osoby zalogowane i dajmy, że mają podpiętą kartą kredytową. Mogą wejść, co nie? Teraz pytanie, czy karta kredytowa ma otworzone konto? Czyli ja sobie wyciągam komórkę, klikam sobie ściągnij z Google Play'a przykładowo, bo nie może być iOS. Ok, wchodzę, ściągam sobie tą aplikację i daję stwórz nowe konto, wpisuję nowe konto, tworzenie konta w serwisie, czyli rejestracja konta w sumie. No i pytanie, ok, utworzyłem sobie, zarejestrowałem sobie konto. Mam aplikację w ten. Czy coś jeszcze potrzebuję, żeby mieć zarejestrowane konto? No, zweryfikowaną jakąś kartę bankową bodajże. A ty, Piotr, coś chciałeś powiedzieć? Ale to później. Często są te weryfikacje. Znaczy tak w AWS-ie, że pobierają tam jednego dolarka czy coś, żeby sprawdzić, że osoba jest na przykład wypłacalna, czy ta kredytowa w ogóle karta istnieje. Zróbmy sobie jakiś systemik po prostu. No nie wiem. Bank API. O. Niech cokolwiek to będzie, to nas... Okej, okay, dobra. No i dobra, mamy happy path, że... Przeszło, mamy zarejestrowane. Czyli tutaj mogę jej rzucić, że jest zarejestrowane. Zarejestrowane konto. To w sumie będzie wcześniej. Czyli sobie mogę rejestrować, potem mam weryfikację. W sumie komendę niech ten i dostanę jakiś event zweryfikowano użytkownika.
klienta. Jak ogólnie, tak by the way, jeśli gdziekolwiek macie użytkownika, to zazwyczaj jest błąd w nazewnictwie. Taka ciekawostka. Już zawsze się przyjmuje od razu, że to jest klient, tak? Nie, ale czasami się do... klient właśnie może być gracz, może być kierowca, nie wiem, to ludzie na przykład są systemy informatyczne, gdzie na przykład właśnie w MZK macie userów i macie i kierowca to jest owner. I autentycznie spotkałem się z systemami. Trzeba było zgotować owner. Trochę spotkaniem. A. Ale. Więc. I zakładamy, że podczas rejestracji na przykład ktoś sobie zrobił zdjęcie na przykład twarzy, żeby później jakoś, nie wiem, facial recognition wlatywał, czy tutaj jeszcze coś dodajemy? Możemy dać. Bo to pytanie, czy chcemy zrobić pod kątem jakiś facial recognition, czy bardziej pod kątem, że nie wiem, QR na przykład z aplikacji i wpuszczać je dopiero. Nie, to myślę, że QR-y, bo przykładowo, nie wiem, ktoś ci obije mordę i co będzie. Albo w zimie będzie jakiś szalik. Szalik, że ściągniesz, ale jak ktoś ci na przykład mocno obije, to już na tego nie naprawisz. Nie kupisz bułki już wtedy. Albo z jednej strony i twarz jest spoko, bo jest na przykład można w sklepie weryfikować danego użytkownika. Z drugiej strony myślę, że to by był overkiller, jeśli właśnie są twarze dosyć specyficzne. Wiesz, na przykład systemy, które to analizują twarzy, a na przykład ruch, sposób poruszania się. Ja myślę, że do naszego przypadku można zrobić inaczej, czyli po prostu zrobić najmniejszą linię oporu. Jeśli przykładowo osoba na to musi mieć włączonego Wi-Fi i za pomocą Wi-Fi na przykład nie wiem, łączy się i dzięki temu za pomocą Wi-Fi można monitorować, gdzie idzie. Coś za ten deseń. Może i na przykład z której alejki brał, albo na której się alejk zatrzymywał, też można nam pomóc, czy coś tam. Czemu coś mówiłeś, ale ja nie słyszałem, cicho się słychać bardzo. Kto mówił? Czemu coś mówił, tylko strasznie cicho go słuchać. Tylko nie słyszałem w ogóle. Coś to mówcie śmiało. A, bo jest muted by you. Ale to ja niego nie zmutowałem. A teraz? W sensie, ja go mam na 180 i trochę tak, bo może dlatego, że tam czemu zmieniałeś na tego Linuxa. Nie, ja go zmutowałem. Słuchajcie. Czyli ty u siebie go, Mati, zmutowałeś, bo coś tam wtedy szumy były. Ale tak. Ja teraz na przykład nie słyszę tak dobrze, jak coś. To nie, to może Linux coś tam dawał. Nie, ja głośnione. Ja się dobrze Krzysztof słyszę. Dobra, w sumie idźcie dalej, bo to jest tam, czy mnie słuchać mniej, czy tam mnie słabiej, to tam już wiesz. Poczekajcie, ja Krzysztof bardzo dobrze słyszę i u mnie jest bardzo głośno. To ty gadasz, to ja mam na 200 go i... Ale ty masz Linuxa czy Windowsa? Ja wiem, ja wiem, ale Figelion, ty masz Windowsa czy Linuxa? Linuxa. To sobie musisz ten Paweł Control zmienić. Bo tutaj to już nic nie zmieni, bo mam Windowsa. Ale to masz nadzieję. Jaki żarcik. No dobra. Żona już mnie cisza. Dobra, pośmieliśmy się. Dobra, okej. Okay. Idziemy z aplikacją. Okej, klikam. Okej, dobra, wrzucam sobie jakąś kartę. Dajmy, że Revoluta, bo dajmy, że tam. No i karta ma. Dajmy, że weryfikacja polega na tym, że do banku wysyłam jakieś, nie wiem, 50 zł na przykład, żeby był jakiś tam element. Mamy zweryfikowanego klienta. Super, dostaję informację, że zweryfikowano. Klient sobie, kurczę, zweryfikowano. Super, fajnie, dostaję notyfikację. I co dalej? Stoi przed tym sklepem. No i otwierają się drzwi.
otwierają mi się. I nie, to było dobre. Otwierają mi się drzwi. To jest bardzo ważny event. Nie będzie. W ten czas może wejść. Otwarto drzwi. Ale to. To jest bardzo ważna rzecz. Chcę z tego nie wejdzie. Ale dobra. Jeszcze fajnie było, żeby jakoś dać informację, bo to jest to, to jest jego komórce. On stoi przed tymi, bo stoi przed tymi drzwiami. Myślę, że, nie, że powinniśmy coś właśnie zrobić z QR-em, co nie? Albo z czymś, żeby te drzwi otworzyć. Jednak wcześniej mówiłeś naprawdę, że można to zrobić, że GPS-a łapie i wykrywa... Jeszcze raz? Tak, ma InPost, czyli masz geolokalizację i się otwiera w ten czas, kiedy jesteś blisko, co nie? No właśnie, że wtedy GPS odpalamy, wiemy, że jest ta osoba zautentykowana, ponieważ ma naszą aplikację i jakby jest zweryfikowany. Dobra, dodajmy, że i oczy... może inaczej. Co w przypadku, gdy dajmy na to stoi kilka osób, bądź też jest, nie wiem, jakaś kolejka, bo o ile coś takiego może się zdarzyć, a może i w ten czas ktoś wchodzi na twoje ID, bądź też na twoje geolokalizację, bądź też na twoją autoryzację. To może lepiej nam zrobić tego QR-a, kiedy że stoicie, zdjęcie QR-a i wchodzę. Dokładnie, taka, i to jest chyba moim zdaniem najlepsze. Taka bramka ze skanowaniem na przykład. Dokładnie. Wtedy nie przejdziesz tego. To ja bym tak... przeczytał mam QR-a. Okej, okay, czyli to... Otwarto drzwi, no. No i super. No i, no i gościu zadowolony. Wszedł do środka. No i zamknięto drzwi. Żeby ktoś za tobą nie wlazł. Nie, to może być taka bramka jak... Jest na siłowni w Warszawie, takich dużych, że... Taki tripod. Tak, że może tylko jedna osoba wejść i to jakby od razu się automatycznie zamyka. Taka śluza. To by było spoko. A jakby miał, jak mam małe dziecko z wózkiem, to mam przestanę. Ty. No to wtedy wtedy i robię zakupów. Nie, masz rację. Na razie to jest dobre rozwiązanie. Zapina wózek tam, gdzie rowery. Albo obok okno życia otworzyć. Będzie zaraz sobie włożyć. O Jezu. Żarcik, sorki. Ale urocznie. Okej, dobra. Gość już bez dziecka wszedł. Co to wolamy? Teraz sobie kupię ten. I co dalej? Może jakiś ten. Przydzielono albo ten. Zarezerwowano ten. To zarejestrowano wejście. Zarejestrowano wejście tego klienta. Też co, nie? Że on akurat w tenisu było w godzinie i dokonywał zakupów, żeby można było to gdzieś potem sprawdzić na wypadek czegoś. Spoko. To system zrobił. Ja dobrze mówisz, chciałem to w sumie zrobić. Rozszerzyć właśnie elementy. Tak jak ten, co system musi zrobić po tych wszystkich, ale tak dobrze mówisz. System będzie musiał zarejestrować wejście klienta. Okej, okay, dobra, daj mi, że klient wszedł. Zaraz zrobimy weryfikację, tak zwany, nie wiem czy Paweł mówił o backstepping, time backstepping, czyli po prostu przejść od tyłu do przodu, czy nie? Nie, ja nie słyszałem. Może wspominał, ale ja nie słyszałem. To zrobimy, dobra. No dobra, ziomek wszedł do środka, do sklepu. I tak, to co ja tak spotkałem się bodajże, to jest ogólnie ten, to co się nosi w ręku w sklepie. Kurka. Koszyk. Koszyk, właśnie, przydzielono koszyk, bo to moim zdaniem byłby sposób inteligentny koszyk. On mógłby na przykład dać informacje albo za RFD, albo czegoś, po prostu takie zakupy też. Ale to już koszyk przydzielono wówczas, kiedy on wszedł do sklepu, albo już wczytał ten QR, co nie, bo jak zarejestrowano być na klienta. To...
pytanie, czy chcemy robić inteligentny koszyk, czy chcemy robić taki inteligentny skaner, bo raz kiedyś widziałem coś takiego, że jak robili autonomiczne sklepy, też przy wejściu dawali taki skaner, co nie? I sobie jakby klient mógł po prostu skanować przedmiot, który sobie wkłada do koszyka. A to jest głupie akurat. Bo jak masz aplikację komórkową, to możesz to z komórki, a skaner kosztuje. No w sumie tak. To wtedy jest wygodne. Widzisz, obalamy. I właśnie, Piotrek, oni pewnie nie robili event stormingu, dlatego tak zrobili. Klient będzie wybierał swoje produkty z półek, czy może wybierał na jakimś panelu dotykowym? No i to jest, my ustalamy, to jest nasze, to jest, my jesteśmy klientem i my tak, my tworzymy ten sklep, żeby nie było. A wersja jak sam autonomiczną, po prostu zbiera z półek i przy kasie się rozlicza. Mhm. Tylko pytanie, właśnie, bo są sklepy, które na przykład, że od razu pozwalają schować na przykład, że mają też taki inteligentny koszyk, albo po prostu są na przykład te, które weryfikują i już macie jakąś siatkę jakąś swoją, którą byśmy poszli, bo to jest do wyboru. My wybieramy. Chcemy siatkę, czy chcemy koszyk? Najlepiej to chyba koszyk. Tylko pytanie, czy jakąś zaszyjemy wtedy tą logikę w ten koszyk? Czy to od razu pakuje do torby i wychodzi, co nie? Ale to możemy założyć najprostszy element, że koszyk to będzie po prostu jakiś taki pseudointeligentny, który tylko będzie informował, że coś zostało włożone albo cokolwiek, a i tak będzie drugi system. No, mogą być dwa systemy, co jeden dla potwierdzenia, drugi taki rzeczywisty. I to jak chcecie? Wybieramy koszyk? Możemy koszyk najwyżej później odbijemy się. Dobra, ale zrobię... Widzieliście takie koszyki inteligentne gdzieś, które szczytują towar przy włożeniu? No ja widziałem. Ale... Amazon tak robił. Przynajmniej widziałem to w tym, na filmiku, że zbierz koszyk. Znaczy... No. Ja widziałem, że te kasy ważą towary, to znaczy mają zakodowaną wagę towaru. I jeżeli źle położysz albo odłożysz coś, to on nie zalicza ci całego koszyka. A mi chodzi o takie jak żabce, co nie? Żabka inteligentna. To wygląda tak. Jako żabka. O. To nie wiem, czy to będzie pokazane. O tak. Pokazuje je. Okej. Okay. Robi tak, sknuje QR, chodzi, bierze coś, wyciąga i wychodzi z tym produktem. On nie ma żadnych tych wag, nic takiego. I Amazon bodajże. Amazon Inter. Oni mieli coś takiego, a inteligentne wózki, że w sumie to polegało na tym, że masz wózek czy cokolwiek i on tam wkładasz i on ci po prostu i potem i przy wychodzeniu po prostu wyciągasz do ten, nigdzie nie ma sklepu właśnie, chodzi o to. Today, grocery stores are fake. Chodzi o to, że chciałem są inteligentne. O, skanujesz i on ci już w ogóle że to umijasz kasę w ogóle. Kupujesz w samym wózku. I tak na przykład też wiesz, z koszykiem jest, że po prostu kładasz do koszyka i kiedy na przykład wychodzisz przez taką pierwsze bramki, to ci automatycznie z karty zajmuje. Żeby odjąć w ogóle kasy. Nie ma kas. Tak by the way, żeby... No. Bo tak... Tak kiedyś ogólnie właśnie myśleli o kasach, żeby były te samoistne kasy, że tam się kładzie. Ale teraz na przykład bardziej to chcą stawić, że po prostu albo się daje do siatki, bo w Żabce tak jest, bo tam kupowaliśmy w Poznaniu. Co? Skończ, bo to już jechałem. Nie, spoko.
kupowaliśmy żabce, to wyglądało tak, że wchodzisz sam, bierzesz do bierzesz do torby i wychodzisz z torby i ci już zabiera same hajsy. Tak no właśnie, właśnie, coś takiego, bo jeżeli dajmy na to masz towar i masz na nim ten, nie wiem, ten metalowy panie, kurek coś tam, to jest możliwe, żeby właśnie szczytywało teraz, kiedy przechodzisz po prostu przez te bramki i tu jest, nie, z automatu. To też jest ta możliwość, więc tutaj jest jak gdyby... Czyli wychodząc dajmy na to przez ten wychodząc do sklepu, tam są te bramki i w ten czas ci wszystko kasuje z koszyka, co nie? A jeżeli masz właśnie, a to w ten czas, kiedy masz powyżej tą kwotę, którą masz załadowaną, to nie możesz wyjść. O właśnie. Czy drzwi nie otwierasz. Właśnie. Dokładnie. I kolejny klient też nie może wejść? No nie można. Czyli podaję ci informację zwrotną, że na przykład masz załadowane tyle i masz ponad stan i nie otworzyć wejścia, dopóty nie opróżnisz koszyka jakimś tam produkt. Dokładnie. Podłożę. Czyli w sumie nie robimy tego kurka, ja pieruna. A sensei, mam ten tydzień, mam jakieś lagi umysłowe. Koszyka właśnie. Dobra. Jest taki koszyk, ale on jest wirtualny de facto, bo ty musisz wiedzieć cały czas, że masz produkt w tym koszyku, to nie? To jeżeli tak, potrafi tym... Wiecie, jeśli zgadzam z to, może to dziś będzie w kodzie. Tylko na razie zróbmy tak, wiesz, że nie wchodźmy jeszcze takie aż super duże szczegóły. Okej, okay, dobra. No, ale masz rację. Jakiś wirtualny koszyk, bucket, cokolwiek będzie na pewno. Chociaż na te tak spotkałem się z takimi koszykami, że tam dajesz torbę na ten koszyk i po prostu trzymasz ten koszyk, rzucasz tam i tak po prostu do torby tylko wyciągasz z koszyka. Widziałem jakiś taki prototyp. To szanuję akurat, bo to jest wygodnie, trzeba dwa razy pakować. No. Ale dobra, na razie załóżmy, że użytkownik przychodzi z torbą, a po sobie torbę tam gdzieś jak też kupuje. Dobra. Ale my teraz mówimy o fizycznej torbie, tak? Tak, o takim fizycznym, że no. To musi tak ogólnie, jako rejestracja towarów wybranych przez klienta? To bym powiedział, ale myślę, że to jest jeszcze za ogólnie. Może inaczej, jestem użytkownikiem, szedłem do sklepu, mam swoją jakąś, nie wiem, torebkę z Biedronki, podchodzę do półki. O, wiesz, tak, wyciągam piwo Fortuna, bo czemu nie? I wkładam sobie piwo Fortuna do to można, siatki. To można zrobić tak, że każda półka, dajmy na to, ma oczywiście, na przykład mamy automaty do tych batonów, do żarcia, co nie, to nie mają właśnie te... Mają te czujki, to nie jakieś tam laserowe, które sprawdzają, ile towarów jest w danym rzędzie. W ten czas, jak one schodzą, bo tylko to jest automat, to posuwa się. Tutaj właśnie tego, bo nie było, ktoś stanął. Musiał ze stanu. To ci krzemu trochę zasmucę? Klienta nie stać na takie rzeczy. To dosyć drogie. I klient ma kamery. Klient zamontował kamery. Bo chodzi o to, żebyśmy też jak najtańszym kosztem to zrobili. W takiej zasadzie, że na przykład każdy sklep może być w bardzo prosty sposób przystosowany i w miarę tani przystosowany do tego systemu. Chyba najtańsze by było skanowanie telefonem. W sumie tak. Dokładnie. No to tak jakby każdy miał u siebie taki skaner i tyle. Dokładnie. Okay. To byłoby wtedy najłatwiejsze do jakby wdrożenia w każdy sklep tak naprawdę. Jasne, oczywiście. Bo każdy ma smartfona, musi mieć smartfona, żeby wejść do sklepu. Bo musi wejść w ogóle, no bo ten kod musi pokazać, no to w ogóle co, nie? A wiecie co będzie największą beką, jak komuś rozładuje telefon w środku sklepu? No, ale ty się dominuj, możesz wyposażyć sklep w inne miejsce w ładowarki. Takie no w sumie no. A to trzeba włączyć duży czerwony grzyba, żeby wbić i kurwa w ten czas się otwierają drzwi i tyle. I,
I taki ten, i robi ci takie zdjęcie i tak wall of shame. Dobra, no. To się tutaj. Zaraz zobaczycie, rozbijemy to ogólnie wszystko potem, tak i tak będziemy. Na razie zrobimy sobie taki water flow, czyli schodkowo sobie idziemy z przypadkiem, ale schodkowo, ponieważ potem to się fajnie może podzielić na nasze domeny. Okej, okay, zeskanowano produkt. I teraz pytanie. Okej, okay, ten produkt. Zeskanowano produkt. Dodam aplikację mobilną. Apką. Zrobiliśmy sobie. Tylko teraz tej aplikacji mi się wydaje powinna być tak, możliwość zeskanowania, bo ktoś może nie znać ceny. Sprawdzić jaka jest cena i może też go teraz do koszyka, co nie? Że no. Kupuje. No to tutaj. Bo nie zawsze bierzesz coś z półki, jeżeli jest cena, dajmy na to, zatrważająca. Sprawdzenie ceny produktu. To? Nie. Okej. Okay. Nie po tym zakupu. I co czemu? Powiedz jeszcze raz. Chodzi o to, że wiesz, jeżeli sprawdzisz cenę, to możesz mieć wybór, albo to bierzesz, albo tego nie bierzesz, nie? A czyli to tak, ale to jest moim zdaniem ten UI bardziej, czy tam klik. To jest bardziej takie coś, że no, a ty masz rację, całkowicie rację, ja bym na razie zrobił coś to, że zeskanowałeś produkt, bo to jest te query, co nie? Czyli sprawdzenie procent produktu. I jeśli sprawdzimy, to jakie akcje może wykonać, to może zeskanować ten produkt. Albo dodać produkt, może inaczej. Bo sprawdzenie ceny produktu, to sprawdzamy cenę. To jest coś osobnego. Najpierw nie zeskanowana, a potem sprawdzi cenę, bo może by sprawdzić cenę, trzeba zeskanować. Tylko zeskanowanie to jest coś, co nie jest potrzebne naszym systemie. Na takiej zasadzie, że nasz system, jak gdyby nie będzie potrzebował żadnej akcji, żeby zeskanować, to będzie ta opcja telefonu komórkowego. A sądzisz, że w tym sklepie będzie jakaś babka, która będzie aktualizowała cenę na bieżąco i naklejała naklejki na regały? Nie, to bardziej. Nie. Bardziej moim zdaniem, to, że po prostu bierze zdjęcie po prostu produktu i znajdzie produkt po prostu i znajdzie aktualną cenę pewnie. Albo ten. No. Albo ten z tyłu, ten kod, co nie? Właśnie, no, żeby wiedzieć, jak zeskanujesz spot, to dobrze wiedzieć, że jak go dopiero zeskanujesz, to warto dopiero jest zapytanie do bazy, jaka jest cena, co nie? Tak, tylko to jak gdyby to nie jest. Tu masz rację i tutaj. I teraz tak. I to będzie triki. Bo nie, bo zeskanowano to jest akcja komórki, a my tutaj bardziej myślimy o naszym systemie. Co powinien być, czyli tu nie zeskanowano produkt, tylko znaczy dodano produkt. O, no to już okej, okay, nie? Tak, dobrze dodano, mówisz. To znaczy, że go wybrano ten produkt i go dodano tak. Do koszyka. Jeżeli ja bym chciał sobie sprawdzić tylko cenę produktu, no bo rozumiem, że cena jest niewiadoma, tak? Okej, no to teraz już okej, okay, w porządku. No, to spoko. Mamy dodano produktu. Dodano produkt. Okej, okay, dobra. I dodaliśmy sobie produkt. Daliśmy sobie go. I możemy sobie dodać kolejny. I... okej. Okay. Dodaliśmy sobie 20 produktów. I teraz chcemy iść kupić te produkty. Robimy checkout. Ale w jaki sposób byśmy mogli to zrobić? No wydaje mi się, że w sumie klikamy w aplikacji zapłać i tyle. Tylko nasuwa się pytanie, w jaki sposób zweryfikujemy, że to co ma w siatce znajduje się w koszyku. Właśnie. Bo w sumie można, nie wiem, zrobić jakiś taki stolik, gdzie musisz wyłożyć wszystkie przedmioty, zapłacić i włożyć te przedmioty do koszyka na przykład. Do siatki, z którą wszedłeś? To by było słabe. Właśnie. Bo to trzeba byłoby wtedy więc dużo akcji dla użytkownika, klienta by było. Także
Zastanawiam się, w jaki sposób właśnie zweryfikować to, to, że wiesz, klient to, co ma w koszyku, czy tam w torebce, ma to w, jakby w koszyku w tym wirtualnym, za to, co może zapłacić. Ja może powiem, jak żabce działa. Żabce działa tak, że jest kilkadziesiąt kamer i te kamery sprawdzają, co, co bierzesz. I potem po prostu, jeśli coś bierzesz i to dajmy, że masz, to jest przydzielone do ciebie. Jakby on łapie ruch włożenia do koszyka i jakby bierze czas dodania do koszyka wirtualnego, w sensie te akcje łączy tak jakby? W sensie nie łączy, po prostu on, rzadko jest tak, że on cię, że wchodzisz i przez, dostajesz po prostu swój ID-k jako osoba, czyli że tak powiem łączy ciebie z jakimś ID-kiem i po prostu bierzesz coś z półki i on to przepisuje do tego ID-ka. Okej. No to jest, ale to co właśnie mówił, problem z to, co mówił Krzemu, to jest właśnie, żeby gdzieś miejsce, w sumie każdy, bo nie, bo to tak, przykładowo chcę kupić kole i każdy, żeby to przejść przez bramkę, to chyba musiałoby mieć jakoś, bo nie wiem, czy chyba jestem w stanie wyjść, a tak z ciekawości, chyba jestem w stanie na przykład z kolą wyjść przez bramkę i nie będzie wipkało, co nie? Z kolą? No. Nie, no bo kola nie ma tych, kurwa, tych podów ponaklejanych. A mówisz w takim, takim normalnym sklepie typu Biedronka, tak? No. Nie, no zawsze w Carrefourze się śmiałem, że te bramki są dla picu. Jedynie jak na przykład jakieś są alkohole drogie powyżej stówki, to zawsze mają ten taki na fliczce. Listek aluminiowy. Dokładnie, coś takiego specjalnego. Bo jak wyniesiesz batona, to nawet nie, nic nie ogarnie. To jest mało szkodliwość płynu społecznego. Kakowanie system. No w sensie. bo to w sensie jak ukradniesz, to jest szkodliwość, tak? No tak, no bo to jest 5 zł, a to tak masz tam 4. Nie. Nikt ci sprawy za to. No tak, bo to jest podwyższenie nawet kwoty. Dobra. Ja bym na razie robił tak, że mamy weryfikację. Ja bym proponował tak, albo weryfikujemy za pomocą. No i to jest to, albo że weryfikacja właśnie to będzie ciężkie. Bo albo właśnie mamy jakieś kamery, weryfikujemy, albo musimy to jakoś. No musielibyśmy mieć. Każdy musiałby mieć kod jakiś, w sensie jakiś metalowy coś. Ja bym te kamery w sumie poszedł. Bo tak jak sklep musi mieć kamery, prawda? Tylko, no to od razu tylko, właśnie. Tylko pytanie, na przykład co w sytuacji, kiedy ktoś sobie bierze do ręki, sprawdza, czy tam czyta sobie, wiesz, na przykład skład i odkłada, co nie? Ale to kamera w tym momencie, masz dwie akcje, odkładania i wkładania. I to, czyli musiałaby kamera identyfikować, czy ktoś wkłada, czy wkładanie, wyciąganie. Okej. Bo też możemy przy okazji taki zrobić taki bulletproof auto, sprawdzający, że ktoś włożył, że jeszcze zaakceptować, bo musi jeszcze zeskanować to, prawda? I zaakceptować, no, że wkłada do wirtualnego koszyka. Mhm. No. Więc to mogły być takie kroki, które jakby wtedy potwierdzają, że wkłada do wirtualnego i do tego fizycznego koszyka. No spoko. Dobra, to ja byś to napisał. Możesz wrzucić tutaj. No to to będzie prawdopodobnie między naszymi tutaj. Mamy otwarte drzwi, zarejestrowano wejście klienta. To czyli mamy sprawdzenie i tutaj chyba gdzieś będzie, co nie? Teraz tak, mamy dany produkt. Co byśmy chcieli? Czy to będzie systemowe? W sensie zastanawiam się właśnie, czy to będzie jakoś, czy to po prostu jako zwykły event, nie wiem, kamery. To jest właśnie problem, bo to dany produkt i może powie, może tak, zweryfikowano dodany produkt, albo zweryfikowano, czy produkt został dodany, event, który jest zweryfikowany, czy produkt został dodany.
I to by mogło być na takiej właśnie zasadzie, że mamy jakiś ten element kamery i czyli po prostu dana osoba po prostu no, odpowiedni produkt dodała. Okej, zweryfikowano dodanie produktu. Okej, dobra, na razie tak sobie można te. Okej, mamy nasze produkty. No i robimy checkouta, co nie? Czyli zakupione produkty. I tam obciążono kartę. Ale tu jeszcze bym IFA dał, jeśli chodzi o... Zresztą jaką? Jeżeli nie jest ponad limit, to ten czas... Co w ten czas? Chodzi o tego IFA, że... Czyli mamy na obciążoną kartę. Jakaś jest weryfikacja. Mamy tak obciążoną kartę. W ogóle na początku, kiedy ktoś chce zakupić, to ja bym tutaj dał jeszcze zweryfikowany koszyk. Koszyk w ogóle. Zadam, czy tam ilość włożonych, niewłożonych, czy tam się powinno zgadzać. Sensu na komórce. Mamy porównanie, porównanie stanu konta z produktami w koszyku. Tego nie możesz zrobić. Możesz obciążyć kartę, albo nie obciążyć i możesz czekać, czy jest ten, czy się udało, czy nie udało. Aha. Okay. Bo jakbyś chciał to byś musiał mieć dostęp do faktycznie. No nie wiem, czy bank byłby w stanie nawet coś takiego nam dać. Ale nie, ale wiecie, co chodzi, ale dajmy to wchodzisz do tego sklepu, już nie wiem, czy to by miał sens, bo chodziło o to, żeby wiesz, jak wchodzisz do tego sklepu, to sobie ładujesz na przykład konto w aplikacji, o to mi się rozchodziło, żeby ci nie pobierało bez kasy z konta, tylko wiesz, takie wiesz, taka... Taki prepaid karta, jak Revolt. Taki voucher, tak? Wirtualny, nie wiem, na przykład masz 5 dych, nie wiem, 6 dych dodane i w ten czas ci to weryfikuje, co nie? Nie bezpośrednio z bankiem, tylko właśnie na tej aplikacji, gdzie masz te konto, tak? I masz dodane tam środki. Ja to dodam, to jest dobry. Ja tutaj dodam prepaid. I możemy za tego przejść, dobra? I dajmy ci w takim razie obciążono... obciążono konto nasze, konto klienta, a to tak podomyślnie ten prepaid i mamy zakupione zakupy, tak tylko dodam i co? I mamy otwarte drzwi, co nie? I tyle no. I dziękuję, do widzenia. I teraz tak. Prepaid. Weźmy do tego prepaidu. Bo to jest tak. Z jednej strony. Pytanie, czy użytkownik będzie chciał. W sumie z jednej strony będzie chciał kupić. W sensie mieć ten prepaid. Z drugiej strony. Czemu na przykład nie chciałby. Nikt nie może płacić blikiem, co nie? No. Często są obciążenia nasze karty bankowej, takie nawet, że jak nie masz środków, to i tak masz te obciążenie narzucone na siebie. Tak często jest siłownią na przykład. Tak? Tak, w sensie, że masz jakby z góry narzucone obciążenie, nasze takie, takie systematycznie. I nasze u mnie znajomi coś takiego mieli, że mieli obciążenie, nie mieli pieniędzy, co nie? I to tak było obciążenie na koncie i kiedy pojawiły się środki na koncie, to były takie jąk zaciągnięte od razu. A, bo ja użyłem Revoluta i mam do każdej płatności mam osobną kartę wirtualną wygenerowaną. Więc... To jest wygodne właśnie. No, ale masz rację. Ja myślę, że po prostu w tym przypadku można zrobić tak, że
jak mam zakupiony produkt, a jak nie zakupiony, w sensie, a mam obciążone konto klienta, kurka, jakiś taki ten, damy jakiś tak zwany politykę, że konto ma wystarczające środki. Wystarczające środki, to jest zakupiono produkt i otwarto drzwi. I damy drugą politykę, konto nie ma wystarczających środków. To co Paweł robił, to też miał, ma pewien drobny błąd, że polityka to nie jest if, żeby nie było. Polityka oznacza to po prostu konkretną strategię. Konto nie posiada wystarczających środków. Tych środków. I wtedy po prostu jest jakaś taka poinformowano klienta. Klienta. Że musi. Się hajs nie zgadza. Że hajs się nie zgadza, panie. I cyk musi odrobić jakieś tam godzinę na mopie. Po godzinę. Ale coś w tym jest. I kiedy nie poinformował klienta, że hajs nie zgadza, to klient może zrobić. Odłożyć produkt. Może zweryfikowano koszyk, czyli klikam, że teraz klikam zakup. No i ten. Odłożyć produkt. Cofnąć. To co może zrobić, jeśli tu się nie uda, to cofnąć. O, cofnąć zakup. Cofnąć zakup. Czyli, że po prostu w aplikacji mi się pojawi, że jest jakby, tak jakby przed zakupem było. Okej. Okay. Tak, to czyści mu cały koszyk, czy jak, bo nie rozumiem? Nie, że po prostu dojdzie do takiego, wiesz, jak klikam checkout, to mi się, wiesz, że, o, że zakupić, że jest zakupione, co nie, że trwa weryfikowanie, jakieś paymenty, coś takiego. No i nie udało się. To, co powinien zrobić, powinien chyba, moim zdaniem, wrócić do tego momentu listy zakupów. Żeby mógł sobie odłożyć. I... Okej, okay. po prostu wracamy do punktu, jak mieliśmy listę podanych produktów w koszyku, tak? To mi się wydaje sensowne, chyba że macie inny pomysł. No. Tak zazwyczaj chyba jest, że... chyba taka droga jedyna dla mnie, no. Wydaje mi się też. No. I to co ja jeszcze widzę, że jak nie ma w ogóle pieniędzy i ten... i... anulowanie zakupów. No i w tym momencie, jak jest anulowanie zakupu, to jest weryfikacja, jakaś weryfikacja, czy klient odłożył zakupy. No i na przykład i też otwarto drzwi, czy nie? O, znaczy coś takiego. Dobra, to ja proponuję do prepaida, żebyśmy... Takie pytanie mam zaraz. A mam teraz takie pytanie, bo teraz tak, chodzi o to, może głupia sprawa, ale podanie produktu. Czyli co, ten użytkownik, ten klient ma odłożyć produkty powrotem na wszystkie na te same miejsce, czy po prostu no może pierdolnąć je obok? Nie, musi odłożyć zakupy na to samo miejsce. No to wiesz, to nie ma ekspedientki, gościu to jest jego problem i ma odłożyć sobie, no. No to ja widzę, że to był już kłopot, bo Polaków ciężko tak zdyscyplinować, bo z reguły pierdolnęli obok po temacie. Ale nie widzę, 12 godzin w sklepy to odłoży.
się nauczy. Mówię, weryfikacja. Jak się zleje spodnie i ten, to zrozumie, że jednak lepiej odłożyć, schować tę dumę. A nie no, myślę, że po prostu ogólnie w tym przypadku z jednej strony można założyć, że jakieś miejsca, a z drugiej strony, wiecie, my chcemy, żeby to podkreślał, żeby to był inteligentny sklep, no. Ale my wszyscy zakładamy, że ludzie, którzy z tego korzystają, będą mieli olej w głowie, ale powiem ci, że wątpię, żeby osoby, które... znaczy, wydaje mi się, że nie każdy by wiedział, że ma należeć, ma odłożyć te wszystkie produkty w te same miejsca. Tak mi się coś wydaje, więc należy byłoby poinformować. A to dobrze. Tego gościa albo tego użytkownika, że należy odłożyć te wszystkie produkty w miejsce ich pobrania. Stąd też, żebym wiedział, co ma robić, bo by kurwa siedział w sklepie i by się popłakał. Bo nie każdy rację. Jest, wiesz. Okej, okay, jakieś notyfikacje. Dobra, no mamy pod. Ten. Dobra, masz rację, no. Ja tutaj mam jeszcze zweryfikowanie odłożonego produktu. To no może jak mamy jakieś informacje dla tego, dla klienta, to gdzieś tam w aplikacji musi sobie wybrać język swój. I powiem tak, to jest spoko sprawa, tylko ja bym, to jest za bardzo moim zdaniem szczegółowo trochę, Adam, że my już gdyby możemy założyć, że zrobimy taki happy path trochę, że te ustawienia, coś takiego, to i Żabka, i Biedronka to Polska na razie, ale to masz rację, że to na pewno będzie opcja, jak będziemy szczegóły bardziej bym powiedział, że to robić. Nie wiem, czy jest sens na razie, jak robimy ścieżkę bardziej taką funkcjonalną, to skupia się stricte na jakiejś funkcjonalności samej aplikacji mobilnej. Teraz bardziej jest taki biznesowy case, co nie? Mhm, okej. Okay. Ale to jest wiadomo, trzeba będzie coś takiego zrobić, przemyśleć, żeby to potem do Ameryki albo gdzieś wypuszczać. Do Jugosławii. Do Jugosławii. No, do Białorusi, co nie? Niech mają. Da. Dobra, to zróbmy ten prepaid jeszcze. Ten prepaid to po prostu... ja bym zrobił tak, że w sumie... wysłano pieniądze na... Środki. Środki. Na konto aplikacji. Jak coś to macie, to walcie śmiało. I coś jeszcze chcemy tutaj ogarnąć? Miałeś informacje. W sensie backstepping. To jest ten czas na... A, dobra. Ale to wiesz, jeszcze... Backstepping, a to od tyłu do przodu, tak? Tak, bo... tak, i teraz tak. Jak to wygląda i ja się tak, okej, okay. Klient wychodzi z, i teraz tak, zaczynam od tyłu, klient wychodzi z zakupami, co musiało się stać, żeby klient wyszedł z zakupami? Musiałby sobie otwarte drzwi, co nie? Czyli to mamy. No tak. Okej. Okay. I teraz tutaj mamy zakupione produkty, między informacją a otwarto, między tym, że gdzieś się otwarły, a tym, że zakupiłem zakupy, czy coś się musiało, jeszcze musi się zdarzyć? W tym wypadku nie. Mhm. Znaczy idziemy coś ścieżką. Okej. Okay. I między właśnie tym, że dobra, czyli mamy tak, zakupiliśmy produkty, ale między zakupionym produktem, czyli już zakupiliśmy produkty, a tym, że obciążyliśmy konto, czy jest jakaś rzecz, która się powinna zdarzyć w tym miejscu? Nie informacja ta, czy konto ma if jakiś, tylko czy jest jakaś jeszcze czynność, która się musi zdarzyć między tymi dwoma elementami.
środki musiały zostać pobrane z konta, co nie? Na potrzeb tych produktów. To obciążone konto, co nie? O, okej. A potem tak to rozbijemy na jakieś tam elementy wysyłania do API, nie do wysyłania, na takie wiesz, taki bardziej krokowo tak samo klienta i to jest tak. No patrz, no to teraz trochę to nie ma teraz sensu takiego logicznego, patrz, nowoskutkowego, bo jeżeli konto ma wystarczające środki, to raczej, jeżeli ma wystarczające środki, to dopiero powinno być obciążone konto, nie? No. A mamy na odwrót. Ale dobra, pytanie... W sensie, znaczy z jednej strony to idzie, z jednej strony tak, ale nie jesteś w stanie sprawdzić przed obciążeniem konta, czy ma wystarczająco środków. Bo nie masz dostępu do jakby do banku, w sensie obciążenie i dopiero dostajesz komunikat, że pomyślnie obciążono albo nie pomyślnie obciążono konto. I teraz tak, jeśli jest prepaid, to Krzemo ma rację, jeśli jest... Jeśli jest bank, to Piotr też Piotr ma rację. I tutaj robimy kłótnię. Nie wiem, o co chodzi. Co za, robimy, to robimy ma... kłótnię? Kłótnia, czyli... Zaraz tak zaraz tutaj trochę kłótnią. Po prostu takie coś, informacje, które warto będzie trzeba pamiętać, że prepaid możemy sprawdzić. Ale Piotrek też ma rację, ja się z tym zgodzę, co powiedział. Tak, ale wiesz, prepaid możemy sprawdzić, co nie? I prepaid może być tak wcześniej. Ale na przykład bank wyśle nam no canceling, nie wiem jak to po polsku. Declined. Odmowę. O. Taka informacja, żeby to dla nas, że tu będzie jakiś taki problem na z wielu rzeczy się mówi. Okej, okay. Obciążyliśmy konto. Kiedy możemy obciążyć konto? Ja co widzę, kiedy są jakieś towary. Kiedy klient dodał sobie jakieś towary. No okej, okay, mamy dodany produkt i towary i to jest dobre. I pytanie, czy... Okej, okay, dodane produkty, mamy to. Ale mamy tak, obciążone konto klienta i mamy weryfikowany koszyk. I teraz tak, mamy te produkty w koszyku i pytanie, czy coś jeszcze powinniśmy zrobić przed zweryfikowany koszyk, czy jakąś czynność. Zamknąć, nie zamknąć, czy po prostu... okej. Okay. Klikamy checkout i to jest weryfikacja koszyka. Czy coś chcemy jeszcze tutaj zrobić? Tu możemy jakby... Pytanie, czy chodzi tutaj na przykład o wybór płatności. Bo ten często na przykład jest tak, że przy samoobsługowej na przykład weryfikujesz koszyk, czyli potwierdzasz to, że chcesz kupić i wybierasz tam jakby metody płatności. No i tutaj się nam rozwiąże w tym momencie problem. Okej. Okay. I tu się nam rozwiąże problem, bo jest to będzie i dosłownie zrobimy tak. Okej. Okay. I to będzie. I to możemy usunąć w sumie. No. Czyli możemy mieć prepaid, ja tutaj dam nazwę i tutaj już się pojawiają dwie domeny. Gratulacje. Zrobiliśmy challenge mission. I teraz robimy sobie domenę. I tu będzie
prepaid. Ja tu dam jakiś kolorek ładny. O. Tu będzie bank. Gdzie są w sumie... O. Patrzcie jak ładnie, co nie? Super. Czyli mamy już, że tak powiem, odkryte dwie domeny, które się będą powtarzać, ale to na razie, jak tak, mamy takie miejsce, to możemy to rozdzielać. Dobra. Ja mogę zadać? No, zadaj. To ogarniemy ten storming, to takie pytanie, będziemy coś z tym dalej robić? No będziemy to implementować. O, to fajnie. Na AWS-ie i na Google Cloud. Jeszcze raz, ja słyszałem Google Cloud? Na pewno się przyda do czegoś, bo tam są tanie rzeczy z machine learningu. Więc prawdopodobnie jak się... To wiecie, ja mam taki pomysł, żeby naprawdę zrobić coś takiego, że przykładowo zrobimy sobie kamerkę jakąś i autentycznie postawimy ją gdzieś. I zrobimy aplikację, Paweł nazwie aplikację mobilną i zaimplementujemy taki sklep w domowym warunkach. To było dobre. To, tak. To powiem, że to jest... Ale to jest ciekawe. Bo to jest też ciekawe zdanie, żeby zrobić to w skali mikro, no. To było, i potem będzie, i potem sprzedamy to. Będziemy milionerami, będziemy na Karaibach. Dobra, ja proponuję dzisiaj zakończyć, bo jest już późno. Godzinka ten. Ale myślę, że po prostu jest nam dużo rzeczy. Ja myślę, że jeszcze kolejny zrobimy to i zamkniemy na razie jakiś etap, żeby zacząć jakieś kodowanie. Ok? Migi. Myślę, że, bo to jest na razie, to jest jeszcze bardzo malutko zrobiliśmy, że jeszcze za malutko, żeby to zakodować, ale na tyle dużo, że jesteś, myślę, że możemy być zadowoleni, bo to fajnie to zaczęło wychodzić. No, ale mamy szkielet, mamy co, nie? Mamy szkielet, tak. Będzie można potem już powoli jakieś robić rzeczy za AWS-em, pewne rzeczy implementować. Zrobimy sobie jakieś aderki, czyli jakieś sobie technologie wybierzemy i sobie coś tam pokodzimy już potem. No, ale spoko. Myślę, że nam dzisiaj spoko wyszło. Dzisiaj nam to fajnie wyszło, bo dużo rzeczy się tutaj wyszło nam. A potem trzeba będzie jutro, w sensie za tydzień pododajemy jakieś takie elementy, żeby można, jak najwięcej elementów, żeby można było zakodzić i po prostu ekscenujemy, co jakiś czas będziemy spotykać i to poprawiać. Bo ja mój plan jest taki, z tym czym, żeby zrobić z tego open source'a. I to dlatego też, że potem każdy z nas będzie mógł sobie na się pochwalić. Taki do CV dodatkowe, a po drugie zrobimy sobie coś takiego jak Server by Example. Jest taki słynny projekt DDD by Example. Jest bardzo znany. To jest najbardziej znany projekt chyba w sieci IT. Jeśli chodzi o architekturę. I oni właśnie zrobili jakiś tam produkt. I nawet nie wiem jaki. I to co oni moim zdaniem zrobili mega spoko. Nie wiem czy to będzie tutaj. No, chyba nie. Faktory. No, nawet nie wiem gdzie. To oni to właśnie to co będę chciał zrobić. To oni stworzyli produkt. Po kolei odpisali architekturę, rozbili jakie warstwy. Widzicie, to co oni zrobili to zrobili sobie i ten modeling, w sensie zrobili sobie brainstorming, wszystko rozbudowali. I przed pandemią, tak? Te kartki na tablicach. Tak, to było jeszcze przed pandemią, a tutaj już w czasie pandemii, inny projekcik, a nie, też przed, ale też sobie zrobili w Miro, jak widzicie, to im wyszło. To jest bardzo dobry w ogóle sposób na naukę. Oni są bardzo ogarnięci. Jak widzicie, jakieś submoduły, jakieś domeny, domeny jakieś takie rozpisanie. Tutaj rozpisali sobie architekturę, snippety napisali, co osób główne robią, jakieś takie struktury. I jak widzicie, dużo tego jest.
Więc ja wam coś takiego chciałbym zrobić, żebyśmy zrobili, czyli po prostu rozpisali, pochodzili, zrobili projekt, rozpisali projekt. Gdy będzie ML, coś takiego, to opisali pewne rzeczy i potem powiem wam szczerze, ci ludzie zarabiają kokosy na konsultacjach. I to jest bardzo fajny sposób, żeby się wypromować, swoją markę, swoją wiedzę poszerzyć i takie to. Więc... A markę i rabspery mogę ogarnąć, bo...